żeby jeszcze na słoikach można byłoby coś zrobić. To jest taka sztuka jakby rasowa. No to twoja kochanka jest. Tak, ta wiewiórka. Pani ma wiewiórkę, kochankę. No. No. Masz rację. Puszczę ciebie w delegacji. Jakieś pogaworki. Ale nie mam zamiaru. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Galerii Promu Kultury Zaskarpasz. Witam wszystkich gości i bardzo gorąco witam publicznie przybyłych artystów, którzy wystawili i pokazują swoje prace na dzisiejszej wystawie. 12. Międzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, że historia Keramosu liczy już 43 lata. Wszystko rozpoczęło się w roku 76. Patrzę głęboko w oczy Magdzie, która wszystko na ten temat wie, kiedy zawiązała się grupa twórcza Keramosu, przekształcona w 90. roku w Stowarzyszenie Artystów Ceramików Keramos. Patrzę na Magdę, bo jedną z dwóch osób, inicjatorów zawiązania się tej grupy twórczej w latach 70. była Zofia Maria Czerwoś, mama Magdy. Bardzo, bardzo to miłe, że Magda po rodzicach tak nadzwyczajnie też jest związana z tym nurtem. To wspaniałe dzieło. Drodzy Państwo, może jeszcze słowo, bo to też bardzo jest piękne. W artykule opisującym historię Keramosu Zofia Czerwosz pisze o tym, właściwie dlaczego, jak to jest, że artyści, ceramicy wybrali sobie właśnie taką formę wyrazu artystycznego. W końcu mogliby robić to w każdej innej formie, bo potrafiliby niejednokrotnie. A jednak ta forma wyrazu, ceramika, jest bardzo trudna. Wymaga dużej siły fizycznej. Jest bardzo trudna technologicznie, a mimo to dla artystów ceramików jest to wyłącznie taki element zachęcający, a nie odwrotnie. Bardzo pięknym tekstem tej historii opisanej przez Zofię Czerwosz jest ten element trwałości ceramiki. Tu cytat z Mickiewicza, który mówił o tym, że płomień zgryzie malowane dzieła, a ceramika, ziemia zachowa